Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co Bractwo Świętego Piusa X mówi o nowym rycie mszy świętej. Zapraszam. Na początku serdecznie dziękuję panu Mysiarowi za zadane pytanie. Jest to dla mnie okazja do tego, żeby pogłębić ten faktycznie bardzo ważny temat. Na dobre pytania miło się odpowiada. Uważam, że jakby cały materiał, o ile może samo pytanie z końca materiału pana Mysiora, nie uważam, żeby było jakieś szczególnie odkrywcze, wystarczy to można sprawdzić w każdej chwili w internecie. Natomiast jakby sam materiał jest bardzo, bardzo wartościowy, gdyż myślę, że wiele osób jest zdziwionych, w jakiś sposób zaszokowanych tym, co Bractwo mówi o nowym rycie mszy świętej. I tak naprawdę nic dziwnego, ale wszystko po kolei. Postaram się odnieść tak po kolei do tego, co pan Mysior mówi w swoim materiale, bo myślę, że po prostu warto. A więc pierwsza rzecz posłuszeństwa. A propos ojca Palanowskiego, pan Mysior zaznacza, że posłuszeństwo jest ważniejsze niż to, że ja mam rację. Otóż uwaga, cnota posłuszeństwa mówi o tym, że cnota posłuszeństwa jest poddaniem naszej woli pod przełożonych w ich kompetencjach, w ramach ich kompetencji. A więc, gdy rodzic mówi dziecku, masz zostać księdzem, to rodzic nie ma żadnej kompetencji, aby takie rzeczy nakazywać. A więc dziecko w żaden sposób nie jest zobowiązane do tego, żeby podążać za tym przykazaniem rodziców. Są rzeczy, które nie podpadają pod niczyją tutaj na ziemi kompetencję. A więc, jeśli chociażby papież powie nam ewidentnie, że mamy zgrzeszyć w jakimś miejscu, że mamy zrobić coś, co jest ewidentnie grzeszne, mamy tutaj zabić jakąś niewinną osobę, bo tak, bo nawet uzasadnienie jest nieistotne. To znaczy, jeśli przełożony jakikolwiek nakazuje nam coś przeciwko wierze lub moralności, to zawsze przekracza, każdy przełożony przekracza swoje kompetencje. I cnota posłuszeństwa wymaga w tym przypadku posłuszeństwa wobec prawa Bożego, wobec samego Boga, a nie wobec ziemskiego przełożonego, który sprawuje swoje przełożeństwo w imieniu Bożym. I jeśli próbuje coś przykazać, co jest niezgodne z tym Bożym prawem, niezgodne z wiarą lub z moralnością, wtedy on nie spełnia swojego urzędu jako przełożony, przestępuje swoje kompetencje i cnota posłuszeństwa wymaga od nas zachować posłuszeństwo wobec Pana Boga. Nie mylmy więc cnoty posłuszeństwa, tak jak nauczają o niej wszyscy święci, cała teologia moralna Kościoła, z taką wojskową karnością, którą tłumaczą się co niektórzy wojskowi, że ja tylko wypełniałem rozkazy. To jest zupełnie co innego. Taka karność, ślepe posłuszeństwo wobec na przykład właśnie wojskowego przełożonego nie ma nic wspólnego z cnotą posłuszeństwa. Cnota posłuszeństwa zakłada, że przede wszystkim jesteśmy posłuszni Panu Bogu i później całej hierarchii przełożonych, którzy są w zależności od Pana Boga i od których jesteśmy zależni w ramach tego obszaru, w którym faktycznie są oni naszymi przełożonymi. Oczywiście nikt nie może być przełożonym w kontekście ustalenia tego, co jest moralnie dobre, a co jest złe, tak ogólnie, co do zasady. To znaczy, jakby może być przełożony, może regulować pewne praktyczne rzeczy i w ten sposób ustalić, że to jest akurat dobre, a to jest złe, ale to są rzeczy, powiedzmy, neutralne, które on w danej sytuacji ocenia w ten i w ten sposób i ma, podpada to pod jego kompetencje, aby ustalić, czy trzeba zrobić to i to. Natomiast co do zasady, rzeczy moralnie złe nigdy nie mogą zostać nakazane i jeśli ktoś w imię posłuszeństwa takie rzeczy robi, to popełnia grzech również przeciwko posłuszeństwu. Jest Bogu nieposłuszny w imię jakiegoś takiego, no, jakiejś takiej ziemskiej karności, którą być może mylnie nazywa posłuszeństwem. A więc wszyscy katolicy święci, wszyscy teologowie moralni mówią jasno, że posłuszeństwo wobec przełożonych kościelnych, tak, jest to cnota bardzo ważna i zwykle rozpisują się o tym, że to jest piękna i bardzo wartościowa cnota, ale zawsze, praktycznie zawsze pojawia się ta uwaga od razu, chyba żeby przełożony nakazał coś przeciwko wierze lub moralności. To oczywiście musimy sobie zapamiętać. Kolejna uwaga do materiału pana Mysiora, to jest kwestia parafialności Kościoła, to znaczy głębokiego przywiązania do parafii. To jest rzecz jak najbardziej słuszna, że człowiek jest przywiązany do swojej wspólnoty. To jest rzecz jak najbardziej dobra i normalna. Natomiast pytanie, jak z jak wielkim problemem mamy do czynienia
obecnie z Nowym Rytem, z parafią i tak dalej, bo to jest oczywiście kwestia pewnego kalibru, to znaczy jeśli mój proboszcz ewidentnie robi coś strasznego, tak, coś, co jest ewidentne, moralnie jest to złe, to w trakcie mszy świętej, no może nie wiem, czy przykłady są potrzebne, ale tak jakiś taki zupełnie abstrakcyjny przykład, profanuje ewidentnie Najświętszy Sakrament zupełnie złośliwie, ze świadomością, jak i przełożeni by nie reagowali w takiej sytuacji, jest to bez wątpienia powód do tego, żeby nie uczestniczyć w tej mszy świętej. Czyli chodzi mi tylko tutaj o to, żeby pokazać, że to jest kwestia pewnych proporcji, to znaczy jak najbardziej to życie parafialne ma duże znaczenie i Kościół jest skonstruowany właśnie w formie takich wspólnot. Tak, ale wszystko kwestia pewnego kalibru, problemu, z którym później się stykamy. Następnie pan Myśler mówi, że gdy usłyszał moją odpowiedź w jednym z materiałów z pytań i odpowiedzi a propos uczestnictwa w nowej mszy, to omal nie osiwiał, więc na szczęście całkiem nie osiwiał. Jakby ja rozumiem, że to może być w jakiś sposób szokujące. I dla mnie swoją drogą też było szokujące. Otóż myślę, że to może w jakiś sposób pomóc zrozumieć. Ja również uczestniczyłem bardzo aktywnie w moim życiu parafialnym, zanim poznałem Bractwo Świętego Piusa X. Jeszcze w liceum był czas, w którym codziennie służyłem do mszy świętej i również dla mnie był to pewien szok, gdy po raz pierwszy usłyszałem właśnie ze strony Bractwa Świętego Piusa X, że nie warto iść na nową mszę. W ogóle nie warto iść na nową mszę. I to w pierwszej chwili właśnie był dla mnie szok, tak jak dla pewnie wielu widzów, którzy gdzieś tam pierwszy raz to ode mnie teraz usłyszeli. Jest to jakiś szok, no i jak to? Ale przecież właśnie msza święta to jest serce naszej wiary. No i jak to dalej było? Ja gdzieś tam się zacząłem z tym konfrontować i z czasem rozpoznałem. Co rozpoznałem? Otóż msza święta jako bezkrwawa ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, bezkrwawe ponowienie ofiary Pana Jezusa jest sercem naszej wiary, naszej osobistej wiary, wiary całego Kościoła, sercem w zasadzie całej naszej cywilizacji. Ponowienie ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zgadza się. Jak najbardziej i myślę, że niewielu księży to mówi tak często, jak mówią to właśnie księża Bractwa Świętego Piusa X. Jednak właśnie gdy zacząłem powoli poznawać tradycję, to zacząłem rozpoznawać, że z nowym rytem mszy świętej coś jest nie tak. A co konkretnie? Otóż przecież dochodzi tam do przeistoczenia. No jak najbardziej, co do zasady dochodzi tam do przeistoczenia, więc można niejako powiedzieć, że to serce tam jest. Natomiast to serce tej ofiary Pana Jezusa w Nowym Rycie jest niejako, czy przez Nowy Ryt to serce jest niejako ściśnięte metalową obręczą. I to gdzieś tam człowiek właśnie powoli się konfrontując, jakby poznając tradycję Kościoła, poznając wszystkie jej aspekty, tak? Poznając skąd się nowa msza wzięła, jak to się stało, jakie są podobieństwa do reformy protestanckiej, liturgicznej reformy, na przykład właśnie w Anglii w czasach reformacji. I jakie idee gdzieś tam za nią stały. Później, jakie ona wywołuje owoce, do czego ona prowadzi. Kto w trakcie tej reformy liturgicznej był karany, a kto nie był karany. Wszystkie przez Rzym, wszystkie najgorsze nadużycia liturgiczne uchodzą płazem księżom, natomiast ci, którzy chcą pozostać przy tradycji, zostają prześladowani. Gdzieś tam to wszystko pokazuje właśnie początek tej reformy, później jak ona przebiega, dokąd ona prowadzi, jakby zupełnie powszechne utracenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa, w ofiarny charakter mszy świętej na zachodzie Europy, gdzie te reformy przeprowadzono szybko, gwałtownie i również ten sam trend możemy zaobserwować w Polsce, gdzie reformy zostały przeprowadzone wolniej. Jednocześnie widząc cały kontekst kulturowy, jak bardzo msza święta, czy reforma mszy świętej zdewastowała nasz sposób myślenia, nasz sposób postrzegania Pana Boga, nasz sposób postrzegania całej kultury, to znaczy takie drastyczne zerwanie ze swoją tradycją liturgiczną nigdy nie miało miejsca w historii Kościoła. Drastyczne zerwanie i teraz robimy wszystko od nowa. To jest dla jakiejkolwiek firmy to jest coś szokującego, gdy nagle dochodzi do takiego zerwania. To się praktycznie nie zdarza, żeby jakakolwiek instytucja tak nagle drastycznie zmieniła swoje, powiedzmy tak, swoje serce. Natomiast
Kościół, który nie jest firmą, tylko jest Bożą instytucją, który otrzymał Boże objawienie, którego przecież ta msza wychowała tyle pokoleń świętych, nagle drastycznie uznaje, że to jest złe, tak? Że to nie pasuje do naszych czasów. To jest w jakiś sposób szokujące i przerażające i to bez wątpienia nie powinno mieć miejsca. Tutaj oczywiście nie jestem w stanie przedstawić całego tego kontekstu, tego wszystkiego, co właśnie trzeba poznać. To oczywiście nie działa w ten sposób, że człowiek właśnie coś usłyszy, dwa zdania na YouTubie i nagle się zorientuje, jak to dokładnie jest. To jest właśnie pewien proces, dlatego zwykle tak ostrożnie o tym mówię, że jest to kwestia pewnego rozpoznania, które musi powoli trwać. Polecam tutaj moje materiały na ten temat, one mogą coś wyjaśnić. Już były dwa materiały, pewnie będą się pojawiały również kolejne. A więc co do zasady, człowiek podchodząc, tak było ze mną, podchodząc, jakby nagle dostrzega, tak, że to serce poprzez ten nowy rytm zostaje wciśnięte w taki metalowy pierścień, który je rani, który powstrzymuje bicie tego serca, także ono nie może bić tak, jak powinno, jednocześnie jest ranione. I to oczywiście, co wtedy chce człowiek zrobić, który naprawdę kocha Kościół, któremu naprawdę zależy na wierze? Taki człowiek, jeśli faktycznie, no właśnie tak rozpoznał tą sytuację, chce zerwać ten pierścień, który to serce spętał, który to serce krzywdzi. I chce zerwać ten pierścień i w żadnym wypadku nie podpisze się później pod tym pierścieniem. W żadnym wypadku nie wyrazi swojego poparcia, dlatego że no tak teraz musi być już, to już jest, skończył się czas takich wolnych serc i teraz musi być serce spętane takim właśnie metalowym pierścieniem ze względu na jakieś tam światowe idee, rewolucyjne idee czy cokolwiek innego. No nie. I tak było w moim przypadku. Ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że nie chcę mieć nic wspólnego z tą zmianą rytu, która w praktyce pęta to serce, która w praktyce ogranicza dostęp łask do dusz, która w praktyce niszczy w kontekście jakby czasu, niszczy wiarę dusz, która doprowadziła w dużej mierze do utraty wiary w rzeczywistą obecność, w ofiarny charakter mszy świętej i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę mieć po prostu z tym wtedy już nic wspólnego. No tak było, jakby tak ja do tego dochodziłem i znam wiele osób, które po prostu właśnie z czasem do tego dochodziły. I stąd jest to przekonanie bractwa, że nie należy brać żadnego udziału w nowym rycie mszy świętej. Że należy się od tego rytu zdystansować. Nasz przełożony tutaj w Polsce, ksiądz Karol Sztelin, również wypowiedział się na ten temat. Podlinkuję ten materiał. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Na kanale Trudno być katolikiem. Będzie link w opisie. Myślę, że o tym linku nie zapomnę, bo to jest bardzo ważny link. Zachęcam do zapoznania się z nim. Mówię o tym, bo tam padło pod koniec tego materiału pytanie właśnie ze strony pana Myśora, czy to jest tylko moja interpretacja, czy tak bractwo naucza. Jak najbardziej bractwo tak naucza, że człowiek, który zrozumiał, jak wielką katastrofą dla Kościoła jest właśnie nowy rytm, powinien za wszelką cenę próbować rozerwać ten metalowy pierścień. A właśnie, pojawia się u pana Myśla również ta idea, że dobry lekarz powinien nie tylko diagnozować chorobę, ale również wskazywać lekarstwo. No i my właśnie to robimy. Rozpoznajemy ten pierścień i nie chowamy głowy w piasek i nie mówimy, że nie, no dobrze, to tak msza święta według tradycyjnego rytu jest trochę lepsza i warto tak uczestniczyć, bo ona jest taka piękna. Nie, my mówimy, ten pierścień niszczy naszą wiarę. Ten pierścień prowadzi duszę na zatracenie. I ja mam obowiązek, jako kapłan katolicki, mam obowiązek to powiedzieć. Tak to rozpoznaję, że jest to zagrożenie dla zbawienia dusz, zagrożenie dla całej naszej cywilizacji. A więc zagrożenie również i dla naszej ojczyzny. Zagrożenie dla całego Christianitas. Nowy porządek prześwięty jest zagrożeniem dla zbawienia dusz i dla całego Christianitas. Tak to rozpoznaje, tak to rozpoznaje bractwo świętego Piusa X, dlatego nie wolno nam milczeć, dlatego musimy wskazywać na ten metalowy pierścień, który okala to nasze serce ofiary Pana Jezusa, który je blokuje, który je rani i mówić, musimy ten pierścień zniszczyć. Tak, nowy rytm mszy świętej trzeba w pewnym sensie zniszczyć, to znaczy trzeba sprawić, żeby on zniknął. W jaki sposób to się odbędzie? Czy tak będzie to kolejna reforma, która pewne rzeczy ponaprawia? Czy będzie to w sposób bardziej łagodny, czy mniej łagodny? To jest rzecz zupełnie inna jakby rozmowa na zupełnie inny temat, jak wracać, jak katolicyzować znowu rytm mszy świętej, tak żeby faktycznie przekazywał on wiarę, a nie dewastował on wiarę. I teraz znowu właśnie
może pojawić argument, ale właśnie przecież tyle łask otrzymałem na nowej mszy. Tak jak wspomniałem, ja również przez wiele lat chodziłem na nową mszę, były lata, w których właśnie codziennie służyłem do nowej mszy. Oczywiście, że człowiek, który właśnie katolik, który po prostu jest posłuszny swoim przełożonym, który po prostu chodzi do kościoła, oczywiście, że on może dostąpić tam łask. Bez wątpienia. I bez wątpienia te łaski gdzieś tam są przekazywane. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Tylko, że to, że właśnie tutaj i tutaj pojedyncza osoba otrzyma łaski, no to jest, świadczy o tym, że tak, gdzieś tam to serce wciąż jeszcze jest i ono jeszcze jakoś pomimo tego pierścienia bije, ale mogłoby być, by bić znacznie mocniej. Przede wszystkim mogłoby normalnie pracować i pracowałoby normalnie, gdyby nie tak tragiczna reforma rytu mszy świętej. I naszym zadaniem jako kapłanów katolickich jest przywrócić to serce znowu do pełnej chwały, umożliwić mu normalne, zdrowe funkcjonowanie, normalne, zdrowe bicie, tak żeby ono pompowało tą krew Bożej łaski szeroko, tak żeby ludność Europy nie traciła wiary z dnia na dzień, tak żeby chrystianitas nie sypało się w posadach, tak żeby Kościół nie zajmował się naturalizmem. To również inny temat, który pan Myśor poruszył, kwestia tego, że w Kościele nie mówi się o grzechu. Tak, ale to nie jest fundament problemu. Fundamentem problemu jest modernizm, czyli naturalistyczna herezja, która neguje konieczność łaski do zbawienia. A więc ostatecznie zbawienie zależy tylko od takiej naszej dobrej woli. Tutaj mamy taki cały dobroludzizm, ekumenizm i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wyrasta z naturalizmu, z patrzenia na zbawienie jako na rzecz, którą tak naprawdę człowiek sam może, której człowiek sam może dokonać. A więc wtedy Chrystus tak naprawdę nie jest potrzebny, jest tylko, tak jak Budda i Konfucjusz, jakimś tam nauczycielem. Tak to widzi naturalizm i w herezji modernistycznej jest to mniej lub bardziej widoczne. I zwracam na to uwagę, że ja również, gdy mówię o modernizmie, to mówię bardzo konkretnie o tej herezji, którą potępił papież Pius X. Zwracam na to uwagę, że od samego początku o tym mówię i że wyjaśniam w moich materiałach już dawnych właśnie dokładnie, czym jest herezja modernizmu. Dokładnie w tym sensie o tym mówię. A więc prawdziwa miłość do Kościoła, prawdziwa miłość do dusz zmusza nas do tego, żeby powiedzieć, że nowy rytm mszy świętej niszczy naszą wiarę. Nie negując tego, że ludzie mimo wszystko dostają tam łaski, nie negując tego, że wiele ludzi z dobrą wolą właśnie chodzą i starają się i robią co mogą i starają się uczestniczyć w swoim życiu parafialnym. I właśnie na tym polega tragedia, że oni mają dobrą wolę, że oni chcą, że oni robią, że oni pracują, a mogliby otrzymać znacznie więcej. A to życie mogłoby naprawdę płynąć w tych żyłach Kościoła, gdyby była prawdziwa wiara i wszystko, co z niej wynika. Ryt, który prawdziwie tą wiarę wyraża i pompuje. I my tego chcemy. Chcemy uwolnić to serce, zerwać ten pierścień. Dobry lekarz wskazuje receptę i my mówimy, nie trzeba tutaj smarować maścią i dawać ziółka, trzeba ten pierścień zerwać. Trzeba uwolnić serce, jakim jest ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.